Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dziś znajdujemy się ponownie w Arkanii Upadku Cetarif. Jaki będzie nasz cel dzisiejszej podróży? Naszym celem jest, tu będzie zebranie, czy też zwiedzenie wszystkich trzech poziomów, o których była tutaj mowa, pewnej jaskini, świątyni. Naprawdę nie wiem, jak to mam inaczej określić. No i zobaczmy, cóż tutaj na nas czeka. Wieczny gwardzista, wow, jej, więcej szkielet, chodzisz... Przynajmniej się tutaj postarali o jakieś sensowne nazwy, tak? Nie. Opętany. Czekałem, że on troszkę na opętanego gwardzistę, muszę przyznać. Kapa. Na szczęście takowego nie dostałem. Wie co, nie wiem, czy ja chcę zbierać jakiekolwiek rzeczy z nich. Mam wrażenie, że sobie to daruję. Jakkolwiek lubię zbierać rzeczy, bo to jednak boli mnie ten... Tak głośny tych dźwięków. Może jakieś mikstury czy coś, ale to jest wszystko. O, wieczny sługa, to jest ciekawie, co jest nazwany. Golem zwykły, po prostu lodowy. Ła, tamto nie... Pięknie wa... O kurwa. Chyba. Troszeczkę mi się oberwało. Szmaragdowy pająk, też ciekawa nazwa. Muszę przyznać. Dobra. Panie wieczny sługo. 6-7. Okej. Okay. Żywcowka. A tak, nie powinien być do zabicia teraz. Dziękuję, żegnam. To jest ożywienie, co tutaj... A, nie, jest ich tutaj więcej, okej. Okay. Po prostu ci zaczęli respić. O Jezu, dobra, dużo się tego zaczęło respić. Dlaczego się ci ożywieńcy w ogóle respią? To nie ma dla mnie większego sensu. Co, demon ich przyzywa? Takie byle co, że tak powiem? O fuck. A to byle co zaraz mnie zabije. Już się nie wyleczyłem odpowiednio po walce ze sługą. Wiecznym lub wiecznym, jak to woli. Dobra. Walię się co prawda z całej many, ale było to tego warte. Fuck. Za mało HP. I za mało many też przy tym. Poszło. Siedemka. Dziękuję. Jeszcze jedną w sumie walnę. Tam za jedno. Z tych dwóch chciałem zebrać coś niecoś, bo liczyłem, że może jakieś fajne artefakty będą w nich. Oczywiście mikstury i tak dalej. Dźwignię zakładam, że może opuścić poziom wody. Gdzieś tam. Tak to w sumie brzmi, jakby ta woda się wylewała, nie wiem, czy to słyszycie. Zakładam, że te schody były wcześniej zalane. I podoba mi się ta mechanika, w sensie to jest coś akurat fajnego, moim zdaniem. Chodź tutaj, kolejny szmaragdowy pajączku. Bang. Dziękuję. Jestem natomiast zastanawiam, jakim cudem te pająki na przykład przeżyły przed... No, nie potrzebują tlenu, więc też racja. Zastanawiam się, jak one przeżyły pod tą wodą, tak? Mówię, że one są szmaragdowe, więc są kryształy. Dobra, wiem, że utrzymuje magię, więc nie wcinajmy się w takie rzeczy. Jakim cudem one po prostu, wiecie, jakby przeżyły i na przykład się nie skrystalizowały bardziej, jakim cudem mogą się ruszać. Bo ja wiem, że mam po prostu chore rozkminy, tak? Ja wiem, nie musicie mi o tym mówić. Dobra. Chodź, panie kolego, bo ja chciałbym się panem zająć. A jak nie, to chodzisz tym magiem, panem. Panem, tak? Panem magiem. Wieczny strażnik, wieczny gwardzista, wow. Że nie wieczny mag. Wieczny gwardzista, no. Muszę przyznać, że jakoś specjalnie, znaczy o tyle podoba mi się, że w końcu zaczęli używać jakichś normalniejszych nazw dla nich, tak, ale no nie jest to nic specjalnego, no co ja mogę powiedzieć, tak? Wow, wieczny gwardzista, Już za kunszt po prostu, literacki. Znaczy ja rozumiem, wiecie, że niektóre nazwy muszą być takie proste, ale no... Po tych wszystkich opętanych i tak dalej, no po prostu mi się żygać tym projekcie już. A, poszło. Jeszcze widzę trzech przynajmniej. Łącznie. Fuck, dobra, muszę uciec trochę. Jeszcze zostałem. Z spowalniającym dziadostwem. Dobrze. Bardziej uważnie na to, co robię. Dobra. Tego ostatniego pana dobijam. To tyle, tak? Tak. Ja się leczę siódemeczką. Oczywiście mamy trochę tych mikstur, bandaży tych za 250
złota, które nam dają 800 HP-ków, które zebraliśmy gdzieś po drodze, ale jeszcze mam nadzieję, że z nich nie chcę korzystać. Właśnie, czy mamy jakieś może nowe zwoje? Przepraszam. Przepraszam, że to było takie głośne, ale za bardzo dużo się z tym nie da zrobić. No co jest tutaj? Widzę, że jest parę szkieletów na pewno. Jest wieczny sługa, czyli zaczynamy od sługi na pewno. Dobijanie go. Ale jak oberwę parę strzał, to mnie tam to wiecie, nie boli, bo te strzały nam dużo nie zadają. Dobra, jeszcze możemy go już dobijać. Dziękuję. Jak widzicie, no co oni mi zadają? No 70 obrażeń, tak? Przez ten cały czas. A myślę, że wieczny sługa by mi na hita zabrał więcej. Znaczy mogę się oczywiście też mylić. Niemniej, podejdźmy do niego i zobaczmy, czy miał coś w sobie. Ma tylko pulsujący fragment, albo aż pulsujący fragment, w sumie nawet nie wiem, co on robi. To właśnie jak dawno w ogóle nie użyłem tej mikstury, nie? To wszystko przez ten miecz. Ten miecz jest po prostu ultra zajebisty. O! Moje ulubione, ożywieńce, Tak, jej, To jest jeszcze jeden ożywieńcu. Żegnam. To jeszcze na razie chyba już tutaj więcej nic nie będzie w tym pomieszczeniu. Ja bym chciał zobaczyć w ogóle, jak wygląda kwestia mapy. O, zobaczcie, to jest... Zakładam, że jeśli bym to wpadł, to bym umarł po prostu. To jest ewidentnie zalane. Okej, podoba mi się to. W sensie, tak jak mówię, ten element zalania jest akurat fajny i kojarzy mi się troszeczkę z Gothiciem pierwszym i tymi ruinami śniącego. W sensie, wiecie, z leżem śniącego, gdzie trzeba było troszkę... Nie tyle zlewać wody, a trzeba było po prostu otwierać te. Ale to zlewanie wody też mi się z czymś kojarzy. Też z Gothiciem, tylko nie pamiętam, nie wiem dlaczego kojarzy mi się akurat z Gothiciem i jeśli nawet, to nie pamiętam z którym. Najgorsze. Też jakoś tak z jedynką, nie wiem dlaczego. Wiesz, że te szmaragdowe pająki są raczej dosyć odporne na efekty. Na efekty ognia. A przynajmniej mają bardzo dużo HP, więc ja im nic przez to nie robię. Ciężko mi powiedzieć. Czy nie, też nie tak, że ja im nic nie robię, tak? Równie. Wystarczy, myślę, że obijanie tamtego gościa. O nie, widzę, że ten szmaragdowy pająk jednak jeszcze się trzyma. No nie, to nie da, wpadł. Ale zostawiam ci ożywieńcy, tak? No bo, okej, tutaj w teorii jest tona magów i tak dalej. Fuck, dobra. Niedobrze. Teraz tego pana kończymy to. Niby to jest, ja rozumiem, jest tutaj tona magów i tak dalej, ale po prostu jak to się respi, to jest aż śmieszne troszkę. To jest troszkę śmieszne. Dobra, bierzemy drugą dźwignię. Dziękuję. Weźmy się jakąś siódemką przy okazji. Chyba jeszcze miksturkę, którą bardzo chciałem zebrać. Tam coś jeszcze jest. Zarysowane są takie, nie wiem, po prostu są te złote kielichy, skoro i tak i praktycznie jakby... Okej, ja rozumiem, że tutaj po prostu składali skarby, ale tak jak mówię, cały czas mam wrażenie, że to jednak była część gameplayu, która po prostu została wycięta po chamsku. Którą tutaj wrzucili jako dodatek, bo... Patrząc po ilości tych rzeczy, które tutaj są, patrząc po ich cenie i tak dalej, no to troszkę nie ma sensu. Jakby to miasto zakładam, że miało być bardziej żywe czy coś, albo... To trochę dziwnie brzmi, patrząc na to, że walczy tutaj z nieumarłymi, praktycznie cały czas, czy opętanymi, ale... Wydaje mi się, że to miasto miało troszkę inaczej wyglądać, tak? I ci handlarze też mieli być, w ogóle fabularnie wydaje mi się, że to mogło być z początku troszkę inaczej zrobione. Oho, pięknie mi się oberwało. Znaczy nie stunem, tylko slowem. Slowem, nie slowem, jak się nazywa. No, w każdym razie oczywiście chodzi mi o lodowy cios, ale nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, slowem, tak? Uwolnieniem. Nie żyje. Jak pana kończymy. Dziękuję. No, że akurat w tym miejscu nie czuję takiego zniechęcenia tymi jeszcze korytarzami i tymi jaskiniami. Nie wiem dlaczego. Jakoś ten dodatek, mimo wszystko, gameplayowo jest lepszy niż końcówka Arkanii. Sami sobie. Natomiast na początek tego to było tak złe. To było tak kurna beznadziejne. No początek tego dodatku to był taki syf. No kurna, no...
Próbujcie mi powiedzieć, że nie. Udowodnijcie mi, że to nie był syf. Naprawdę, życzę powodzenia. Zresztą to było tak liniowe dziadostwo i tak bezsensowne, tak samo... Ej, zabij 12 linków. Wilku, przecież to była misja po prostu, która została wyjęta z dupy. To była misja, która została wyjęta chyba z dupy, no. Dlatego tak jak mówię, mnie się to coraz bardziej kojarzy, jakby to był jakiś wycięty content. Został sprzedany potem jako dodatek. To jest moja opinia. Okej, mamy to i mamy godność Etorna. Właśnie, Etorn to jest ten król. Więc mi się przypomniało kappa dzięki temu. Okej. Nie wiem, czy jakoś bardzo mnie interesują, tak jak mówię, dodatkowe przedmioty. Mogę potem się pobawić troszkę w dodawanie rzeczy do ekwipunku, ale myślę, że to zrobimy już dużo, dużo później. Ja się tutaj troszkę wyleczę. I na razie mamy tylko jeden artefakt. A co z pozostałymi trzema? Może dopiero je znajdziemy po czasie. Mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy. Z drugiej strony już nas mag, nie wiem, czy widzicie, ale tam mierzy. Tych kuleczek kochanych. Dobra, bierzmy sługa leży. Mimo wszystko z tych wiecznych sługów i myślę, że... przepraszam. Nie, z wiecznych sługów. Nie, z wiecznych sług. Nie ma czegoś jakiegoś sługów. I ze szmaragdowy pająk będę starał się akurat zbierać przedmioty. Robię to inaczej. Nie, stwierdziłem, że chcę zobaczyć kombinację chociaż jedną. No to jest akurat słabo zrobione, w sensie te kombinacje po prostu nie są opłacane, lepiej jest nawalać LPM-em. Całkowicie szczerze. Dobra, lecimy. Mnie się tak wydaje, co my mamy tak tę mapę odkrytą, ale zapominam o tym, że ona nie jest tak odkryta. Tylko to, co widzimy tutaj na minimapie, to jest coś zupełnie innego względem tego, co mamy odkryte w rzeczywistości, tak? Patrzcie tutaj. Tak, dobra. Udało mi się uniknąć jakoś obrażeń od niego. Jeszcze raz. Nie chciałem oberwać tego maga tym czarem, więc się musiałem odsunąć. Tak. Dobra, leży. Jeszcze magu. Walka z tobą na jeden po prostu solo na magię. Dziękuję, żegnam. Mam jeszcze jeden. A roślinki zablokowały tym razem. I nie czuję jeszcze zmęczenia tymi lokacjami. Jeszcze, podkreślam. Bo jakby czuję cel, czuję, że to dosyć szybko idzie. W sensie ta cała gra, tak? Cała rozgrywka. Z drugiej strony natomiast, no przypomnę tylko, że jesteśmy cały czas na drugim artefakcie z czterech, tak? Więc boję się, że cały odcinek dzisiaj na przykład będziemy tutaj siedzieli i zbierali te artefakty pieprzone. Z trzeciej strony natomiast, no jeżeli mi to jakoś przeszkadzało, tak? Już przywykłem w Arkanii do gorszych, znacznie gorszych, tak, znacznie gorszych odcinków, gdzie przez dwa czy trzy odcinki lataliśmy po tych samych ruinach, tak? Pewnie pamiętacie, przynajmniej część z was, która oglądała Arkanium mnie w całości. Wiem, że część właśnie to robiła. Pyk. Dziękuję, żegnam. I ostatni. Wieczny gwardzista leży. To był w ogóle sfatygowany kruczy dziób. A, dobra, to jest taki nadziak bodajże to się nazywa? Ten typ broni, nie jestem pewien. Mniejsza o to. Wątpię, aby tutaj była jakaś ciekawsza broń z nich, która mogłaby wypaść, tym bardziej, że tak jak mówię, ja się na razie jaram cały czas tym, co mam. I szybko jej raczej nie zmienię, tej broni, tej mojej jednoręcznej tutaj, której właśnie używam. To jest po prostu, no, to jest zbyt OP, żeby to można było zmieniać, no. O, za mało many. Właśnie, i Kurhan mi tam pisał rzeczywiście pod jeszcze Arkanią, że w ogóle się nie opłaca robić maga, totalnie się nie opłaca robić maga w tej grze. To jest największy shit, może nie największy shit, myślę, że da się jeszcze gorzej pójść. Ale nie jest to opłacalne, po prostu magia jest mega, mega słaba. Pójście w maga na poziomie gothic wydaje mi się, że będzie najbardziej bolesną decyzją po prostu dla was. W sensie taką, naprawdę to jest z najtrudniejszych poziomów. Jeśli chcielibyście tak do tego podchodzić. Tam widzę, że jest drugi artefakt, w sensie na mapie, więc pójdę w tę stronę. Jeśli okaże się, że tam jest dalsze odgałęzienie, to pójdziemy w drugą stronę i sobie jeszcze tam zwiedzimy. A tutaj właśnie widziałem, że jest cel na mapie. Tak więc tutaj też idziemy.
Będzie, bo tutaj nic nie ma oprócz paru szkieletów znowu. Narzekam trochę na poziom trudności w tej grze, tak? No bo jest to jest zbyt łatwe. Co jak widzicie, no co my tym mieczem robimy, tak? Ja się po prostu ulam i napieprzam po prostu, no. W takich ilościach nawalam, że to jest tragedia. Fuck. Oj, to było głupie. Myślałem, że on dostał stunem i już wiecie, zadowolony się cofnąłem. A się okazało, że nie do końca jednak. Udało się. 7. Elo? O, jeszcze 2 te. To już się wyleczyłem, bo już tak myślałem, a nie wyleczy się, tam przecież nic tutaj nie będzie więcej. Takie, może jednak, no i opłaciło się to. Aż pewnie i tak bym przeżył. Dobrze, i co mamy? Prawo Etorna. Wow. Mamy już miecz i coś jeszcze. Nie wiem, co tam było za pierwszym razem. Jako pierwszy przedmiot. No ja już nic więcej nie znajdę. Ja bym chciał zobaczyć przedmioty. To była kusza, godność Etorna. Dobrze. Bierzemy nasze bieganko. Lecimy dalej. Wydaje mi się, że dużo roboty tutaj odwala ten miecz, dlatego mi się to tak szybko nie nudzi, bo tym mieczem po prostu ciekamy wszystko i lecimy przed siebie i nie ma. Nie zatrzymujemy się praktycznie wcale. O, demon. Jak się nazywa? Sulgar, świętokradca. Zobaczcie, no patrzcie, oni mi z tego łuku robią, tak? Ja mogę się dawać obijać. Oj, ale nie. No, oj nie. Nie, teraz jak oberwałem tym czarem, to nie było najmądrzejsze akurat. Dlatego nie lubię magów, tak? Bo ja mogę zrobić dosyć dużo syfu. Mamy do całej reszty przeciwników. A dziękuję, świętokradca nie żyje. No i znowu oberwałem tym czarem. Najgorsze. Trzeba się wycofać troszeczkę, nareszcie. Zobaczcie, no mówiłem, oni nam praktycznie nic nie robią, tak? Cała reszta, cokolwiek, strzały. No zbroń nam mogą walnąć, jak rzeczywiście się uprą. A tak to no praktycznie no ich obrażenia są zerowe, bo nic niemal zerowe. Patrzcie na tę słuchawkę, ale ja mówię, ja czekam aż się ktoś obudzi. O ile w ogóle. Zdążę się obudzić za czasu, jak jeszcze będę nagrywał. Po prostu czekam na tę osobę i... W razie wypadku po prostu, wiecie, dokończę nagrywanie odcinka i będę gadał z tą osobą. A wolę po prostu jej nie mieć na głośniku, bo potem będzie to słychać na nagraniu. Ten demon mi w ogóle zniknął, szkoda. Niemniej. Tutaj mamy kolejną rzecz, czyli wolę Etorna. To jest jakiś taki pustygan. Xardas? Tak! To ja. Kto by się go spodziewał? Widzę, że zdobyłeś święte artefakty bogini. Jednego wciąż mi brakuje. Tu go nie znajdziesz. Dlaczego? To pieczęć bogini. Tarcza, którą zaniosłeś Selenie do pieczary pod klasztorem bogini. Czyli muszę wrócić do klasztoru? Nie, nie musisz. Pieczęć bogini jest już w Setarif. Sprowadziła ją tu Selena, ostatnia z Anno Siri. Ciekawe, lecz słudzy demona urządzili na nią zasadzkę. Jeśli jej nie pomożesz, pieczęć bogini przepadnie, a demon zatriumfuje. Okej, całkiem nieźle, tak jak mówię, jest to wytłumaczone wszystko fabularnie. To jest akurat takie dosyć kliszowe, szczerze mówiąc, ale da się to przeżyć. Gdzie znajdę Selenę? W świątyni Adanosa, w południowej części miasta. Atakują ją słudzy demona. Śpiesz się! Okej, do zrobienia. Mój ulubiony dźwięk zdobywania poziomu. Oczywiście idziemy cały czas w HP. Widzicie, podskoczyło nam już o 100, czyli całkiem nieźle. Znaczy nie jest to jakoś ultra mega dużo. Ale myślę, że wystarczająco, żebym był z tego zadowolony. Oczywiście będziemy potem mogli też pójść jeszcze, już wiecie, ogarniemy to, to potem będziemy mogli jeszcze iść w ducha... Przepraszam was najmocniej. W ducha walki. Żeby sobie jeszcze bardziej podbić walkę bronią jednoręczną, no i w sumie dwuręczną też. Ale na razie jakoś mnie to nie jara, bo to nam ultra dużo nie daje. Jeśli o obrażenia. A wydaje mi się, że jednak te HP-czki... Te 100 HP-czków czy ileś można częściej uratować niż dodatkowe 3 obrażenia.
kurde, no napiłem się dosłownie przed nagraniem i teraz musiało mnie znowu wziąć. Nie lubię tego, tym bardziej, że o dziwo nie piję gazowanego, a po prostu tragedia. Nie lubię tych sytuacji, bo jest to niegrzeczne, kapwa. Mniej, zapiszmy. Kolejne opętanie. To są opętanie rycerzy zwykli, w sensie stali wczycy, tak? Po prostu. Już jeden głos, no... Król! To wszystko jego wina! Kto to w ogóle wymyślił, tak? Żeby takim głosem ta postać mówiła. Przecież to mi się kojarzy z jakimś takim klaunem, czy jakimś... jakimś takim opętanym po prostu trefnisiem. Jak to się jeszcze nazywa? Joker, czyli... trefnić, żartownić, albo jeszcze ewentualnie... Kurczę, Stańczyk. Kim był Stańczyk? Próbuję sobie przypomnieć nazwę jakby zawodu, nie? Taki nadworny, no, nadworny pajac, ale też inaczej się nazywało. To nie przypomnę sobie teraz słowa. O, proszę bardzo. Naprawdę. Chciałbym. Tak głównie się już po prostu nie stawia ludzi, no. No to już jest po prostu głupie, że ich typy. Nie mogli tego jakoś lepiej wymyślić, cokolwiek. No to jest po prostu akurat już słabe, no. Ja mogę powiedzieć. Niemniej, dobra, lecimy tam do tej babki od Anno Siri. Zobaczcie, jak dawno nie użyłem ani jednej mikstury, nie? Używałem bandaży, ale ani jednej mikstury już po prostu od wieków. Od wieków. Tak ciemno, tak zimno. Tak ciemno, tak zimno? Teraz się rozgrzeję, panie kolego. Tylko bardzo rozgrzałem wręcz. Robił mu się dosłownie gorąco z mojego powodu. Widzę mnie. Gorący rycerz. Jak się zaśmiałeś. Przepraszam, to koniec wykupuję. Po prostu mi już odwala od tej walki z nimi. Ja mówię, nie chcę się na tego zbierać. Już tu jest. W życiu bym nie pomyślała, że uratują mnie ludzie roba. Stój! Nasza koleżanka. Karela? Czego chcesz? Świętych artefaktów moich przodków. To ja powinnam je dzierżyć. To nie zabawa, królewno. Wracaj do swoich, tam będziesz bezpieczna. Nie jestem rozpieszczoną królewną. Umiem władać bronią. Niejedno starcie wygrałam. Gdybym miała przelać swą krew za Setarif, nie wahałabym się ani chwili. Na tym właśnie polega różnica między nami. Ja bowiem wolę przelewać cudzą krew. Oddasz mi artefakty? Nie! Milten jest przekonany, że to ja powinienem je mieć. Milten? Decyzja nie należy do niego. Tylko Adanos może ją podjąć. Czego chcesz? Jakiejś próby? Próby walki. O nie. Najpierw Zira, teraz ty. Czemu wszystkie kobiety na tej wyspie chcą się ze mną bić? Przez moje włosy? Chodzi o fryzurę, tak? Prowadzi mnie Adanos. Zwyciężę. Podoba mi się to. No to śmiało. Walcz! Za Setarif! Chyba koleżanko nie zwycięży tak łatwo. Patrz na to, co ja ci tutaj zaraz zrobię. A bynajmniej nie chodzi o dziecko. Jak się bawicie, moi drodzy? Bo ja absolutnie bawię się absolutnie cudownie. Zobacz, że to jest pierdol. Delikatnie mówiąc. Jeszcze żyje. No, nareszcie ją złapało. Dość! Wygrałeś. Więc akceptujesz boski wyrok? Owszem. Dobra, straciliśmy mnóstwo czasu. Wracaj do swoich. Zajmę się demonem. Sam. Czekaj! Co znowu? Adanos cię wybrał. Weź to. Przyda ci się. Zresztą często jak widzicie, dostajemy cały czas jakiś przedmiot, tak? Jak coś zrobimy, dostajemy przedmiot. Jeśli tak bardzo chcesz dzierżyć artefakty, to dlaczego nie zabrałaś ich ze świątyni dawno temu? Nie wiedziałam o żadnej świątyni. Musi być naprawdę stara. My w Setarif wierzymy w Adanosa, a nie w jakąś obcą boginię. No, Adanosie, daj mi siłę. Adanosie, daj mi siłę. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do polskiej popkultury troszkę, czy też nie. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że dobrze, że nawet było powiedziane, że ta świątynia została odsłonięta dopiero w momencie, kiedy to wszystko się tutaj zawaliło, tak? Całe miasto zaczęło odwalać i tak dalej. Natomiast no my lecimy rzekomo do demona. Pytanie tylko, czy to już będzie koniec. Bo
Nasz tutaj bezimienny pasterz powiedział, że trzeba będzie walczyć z demonem zaraz. Jak się stałem, ale przecież mieliśmy jeszcze zabrać... O, ten język był ciekawy. Chciałbym wiedzieć, co to znaczyło. Natomiast no... Przecież nie mam jeszcze jednego artefaktu. Więc troszkę mnie zastanawia, o co chodzi z tym demonem. Mniejsza, no spróbujemy jeszcze tutaj to dojść. Jeszcze mamy parę minut, więc nie ma co się martwić za bardzo. Tym. I po prostu chodźmy tutaj. Oczywiście są, zobaczcie, dwa demony, tak? Jak widzicie, możemy też podpalić normalnie, jak wszystko inne. Pomimo tego, że to są demony. Fuck, no właśnie, zapomniałem o tym, że przecież one mają te gówniane wybuchy. I trzeba uważać na nie. Fuck. Trzeba zejść. Nie lubię się z nim bić na powierzchni, na której nie mam za bardzo kontroli nad sobą. Okej, okay, jeden poszedł. To jest sługa arcydemona. A. Okej. Okay. That makes sense. Najczęściowo. Dziękuję, GG. Tyle. Dużo starych ksiąg, dużo pierdół. To jest jeszcze, jak widzicie, zamknięte przejście, czyli zakładam, że musimy coś jeszcze zrobić tutaj. I pewnie wypełnić misję, zanim przejdziemy dalej. Co jest z tą tarczą? A tu jest, zobaczcie, jest ta ostatnia Anno Siri. Selena, chyba ranna. A ładnie wygląda w sumie. To ty? O, bogini niech będą dzięki. Pieczęć. Oni ją zabrali. Dokąd? Seleno, mów do mnie! Dokąd zabrali pieczęć bogini? Do wulkanu. Przeszli przez tamte drzwi. A niech to. Drzwi są magicznie zamknięte. To sprawka demonów. Nie żyją. Bariera słabnie. Ale nim ruszysz, masz pozostałe artefakty bogini? Mam je przy sobie. Nie martw się. Artefakty nie posiadają już mocy. Co? Muszę napełnić je mocą bogini, ale... Ale... O, starczy mi jej tylko na jeden artefakt. Wybierz któryś, a ja go pobłogosławię. No, umrze, potem prawda? Możesz ruszać. Nie zdążyłeś, żeby żadnego nie wybrać. Nie da się. I tak żadnego nie będę korzystał, wydaje mi się. A jeśli już, to wolę to. Patrzcie, ona żyje jednak. Myślę, że nie przeżyje. Demon. Czym on właściwie jest? Wojownikiem chaosu, którego dawno temu przepędziła moja bogini. Jeśli go nie powstrzymasz, sprowadzi ten chaos nie tylko na Arganie, ale na cały świat. Czy... Demon, naprawdę mógłby to zrobić? Święta moc mojej bogini nie osłabła w świątyni w górach, mimo upływu wieków. Demon ją wchłonął. Ten wybuch to nie był wulkan. Chcesz powiedzieć, że to demon? Tak, to demon. Twoja bogini, opowiedz mi o niej. Ona godzi chaos i ład. Ale dworze, ja utrzymuje równowagę. Tak jak Adanos? Tak. Tak się obecnie nazywa. Adanos to kobieta? A co z Inosem i Beliarem? To przeciwstawne siły. Walczące ze sobą w umyśle mojej bogini. Z biegiem czasu ludzie zaczęli traktować je jak bogów. No patrzcie, ale Arkania teraz nasyfiła w całym... Ale Arkania w tym momencie nasyfiła w całym lore, nie? Bo przecież bezimienny miał być, w sensie bezimienny pierwszy, miał być awatarem Adanosa. Czyli był awatarem tej bogini, a teraz miał być wojownikiem Innosa. To co jest wojownikiem nadal tej bogini, ale jakby, o Jezu, ale tak nasyfiła w lore. Jeśli twoja bogini godzi chaos i ład, to dlaczego teraz się nie wtrąci? Odeszła z tego świata. Zostawiwszy go ludziom, to oni mieli decydować o swym losie. Teraz przyszła kolej na ciebie. Kiedyś już tak było, ale pewien człowiek postanowił inaczej. Etorn? W rzeczy samej. Hej. Dobra, moi drodzy, wychodzi na to, że chyba będziemy teraz kończyli praktycznie już zaraz grę.
Pytanie, czy rzeczywiście, kurczę, no i z jednej strony mamy tutaj pół godziny, a z drugiej... No nie wiem, bo... Wie co, jeszcze chwilkę rozegramy, tak? Jeszcze chwilkę rozegramy i zobaczymy, co dalej. W którą stronę ja muszę iść? W tę stronę mi się wydaje, że muszę iść dalej. Aby dojść do jakiegoś miejsca. No i jeśli się nic ciekawego nie stanie, jeśli nie będzie jakiejś końcowej walki niedługo, za jakieś, nie wiem, 5 minut na przykład, no to zakończę odcinek i po prostu najwyżej kolejny będzie bardzo krótki. Ale no, tak jak mówiłem, ten odcinek jest, znaczy ten dodatek jest mega taki krótki, a z drugiej strony gra mi się w niego całkiem dobrze, w sensie jakkolwiek początek był absolutnie tak kurna beznadziejny, że to jest tragedia. Tutaj się w ogóle dzieje? Gdzie to coś wybucha? Jakkolwiek początek był tak totalnie beznadziejny, że ja pierniczę, tak teraz ta dalsza część jest bardzo przyjemna. W sensie da się po prostu w to grać, tak? Dla mnie. Tylko, że no... Stać się taki jak on! Nie jest niczym ultra specjalnym z drugiej strony. Obijmy ich od razu. Za pana! To są oczywiście nasi opętani rycerze ukochani. Pyk. Bardzo dobrze się bawię, znaczy wiecie, to też może być dlatego, że ja się dobrze bawię prostą bronią, mam ją na chwilę. A może dlatego, że po prostu gram parę godzin i wiem, że nie będę musiał grać 40 godzin w tę grę na przykład, czy 30 paru, a jedynie tam 4 czy 5, tak? Więc, no jak na dodatek, jak na swoją cenę, na pewno to będzie straszne gówno, natomiast uważam go personalnie... Stać się taki jak on! Za rzecz lepszą. Czy oni powiedzieć strzeć tego trolla? Tak mam wrażenie przynajmniej. Wydaje mi się, że i tak ocenię go lepiej niż Zmierzch Bogów. Porównanie do Zmierzchu Bogów naprawdę o dziwo może was to dziwić. Nie przeczę, może was to dziwić bardzo nawet. Ale w porównaniu do Zmierzchu Bogów to mi się przynajmniej jakoś gra. W sensie, okej, początek był, tak jak mówię, tragiczny, ale Zmierzch Bogów był tragiczny pod każdym względem. Natomiast tutaj, no, daje radę po prostu, tak? Po czasie to jest takie, no, w miarę przyjemna po prostu siekanka, tak? No, da się to przeżyć. A, czyli tam to po prostu strzelało. Trzeba taka pułapka, ala znowu. Okej, no, nasze pułapki znane już wcześniej nam, po części. Ja tutaj w ogóle coś widzę. Historia wytrzymałości, okej. Ale mi to... waliło mi to ładnie. Mam jeszcze jakieś żyły chyba, bodajże to była żyła rudy. Tak, żyła rudy. Żyła... chciałem powiedzieć... Garki. Tutaj mamy jakieś stare rzeczy. Fajne jest to, że... też to, że ten miecz płonąc daje nam pętany tron. Kto by się spodziewał? Zobaczcie, jaki on jest poszywany, nie? Czyli to chyba właśnie próbowali zrobić, no bo on jest ewidentnie poszywany. Podoba mi się to, to jest fajny przeciwnik akurat. Więc tak jak mówię, początek tego dodatku był absolutnie no tak kurna beznadziejny, że to jest tragedia. Natomiast dalsza jego część jest znacznie lepsza, mam takie wrażenie. Więc jakkolwiek nie no muszę zhejtować, tak? Muszę zhejtować twórców za to, że po prostu okropnie zrobili początek. Tak, dalsza część jest naprawdę... No... Gra mi się to w miarę w porządku, tak? Jakkolwiek wielu problemów ta gra jednak nie ma. Czy jakkolwiek wiele problemów ta gra ma, tak, po prostu ten dodatek gra mi się teraz już całkiem okej, po tej pierwszej godzinie. Dlatego, że to jest 25% gry aż tak. No i tak jak mówię, no, jednak porównując do Zmierzchu Bogów jakoś czuję się lepiej z tym dodatkiem. Nie wiem, co mogę jeszcze tutaj opisać więcej wam. Podoba mi się to, że tam gła jest u samego szczytu. Wracając, podoba mi się tak... O, kolejny opętany... Masz rację! Troll. Zabija się do Frajda! Zobaczmy, ile damy radę go obić. Za pana! Razy. Zanim się na nas rzuci. Chyba całkiem sporo, tak patrzę. Okej, okay. Dziwo, zauważyć, że troll może się chronić, tak? Mamy mało HP, znaczy nie aż tak mało, ale wolałbym zachować te mikstury jak się da najdłużej. O fuck. Nie dobrze, i co? Chyba jednak trzeba jedną czwóreczkę walnąć.
są jeszcze 6 setki, tak? A ja myślę, że już mam. A nie, nie mamy chyba mikstur 8 setek, nie? Muszę się wycofać. Dobra. Nie ma co więcej niż 3 ataków robić. A, padł, okej. Dobra. A podoba mi się też, że ten troll jest taki poszczywany, taki trochę a la Frankenstein, tak? Moje! Jeden z fajniejszych modeli. Jeden z fajniejszych modeli w ogóle w Arkanii. W Arkanii właśnie, tak jak mówię, u niej ona jako gra stoi właśnie bardzo mocno grafiką. To trzeba jej przyznać. Zobaczcie, tutaj mieliśmy podziemi w tej odsłonie, tak? W tej dodatku, tak? Tutaj zaczęliśmy od tych. W ogóle po co były te ja nie rozumiem. Ten początek w ogóle zapomnijmy o tym początku, tak? Ta droga do tego Ningalan to jest w ogóle coś, czego nie powinniśmy pamiętać. Tak, i jest lepiej. Najlepiej zapomnijmy o tym. Lepiej. A naprawdę tych troli, przydałoby się ich trochę mniej, może. Zapana! Tutaj ja mówię, no świetną rzeczą jest tutaj to podpalenie w tym mieczu, ale... Tak, uberwi mi się zaraz. Świetną rzeczą jest podpalenie w tym mieczu. Absolutnie tragiczne ma ono obrażenia, natomiast choćby nawet o ten cięższy miecz, wydaje mi się, że niewiele on by mi dał. Ten wiecie, dwuręczny. I co, chyba będę musiał się zająć tym panem zaraz, który jest za mną. Magiem właśnie opętanym tutaj. No, zabijemy go zaraz. Umrzesz? Nie umrzesz? Ale umarł. Już teraz jest jeszcze drugi zaraz za nim. Topka. Okej, on się wycofał. To jest ten troll całkowicie już. Dziwne, w sensie ten troll miał na przykład teraz znacznie... Nie wiem dlaczego, jakby nie rozumiem tego do końca, bo... Jak widzieliście, tam na samym początku większość postaci miała dosyć duży ten zasięg gonienia nas, a ten troll nagle no, powiedziałbym, że... Ten zasięg skrócił przynajmniej 1/3 tej takiej standardowej długości, odległości. Jaka była podstawce Arkanii, ale no nie wiem do końca jak to działa ten skrypt, więc może nie powinien się wypowiadać aż tak. Tutaj nic raczej specjalnego już nie znajdę. To oczywiście jest coś ala taka pułapka, tak? Hehe, że o nie, trafić coś, tutaj oczywiście no mam więcej pułapek. Podobają mi się te pułapki, bo to jest takie element zręcznościowy. Szczerze, naprawdę, gdyby to było trochę lepiej zrobione, to bym się naprawdę tym zjarał, na przykład jakbyśmy mogli obrywać obrażenia, gdy się turlamy, tak? Uważam, że powinniśmy obrywać obrażenia, kiedy się turlamy, a dostaniemy jakieś... Dostaniemy jakimś czarem czy czymś, gdy nas chociażby trafi, tak? Nie, mogą być silniejsze albo coś, ale powinny być. Wtedy ta gra byłaby przynajmniej trudniejsza, tak jak mówiłem już chyba wielokrotnie. Nie miałoby to po prostu więcej sensu. A można byłoby się na przykład obronić tarczą, która by tylko część tych magicznych obrażeń blokowała, czy coś. Wiecie, zawsze coś, tak? Zawsze spoko rzecz. Jeżeli jednak walnę jeszcze jedną szóstkę, nie szóstkę, tylko kurkę. To właśnie tutaj przeciwników będzie, ja pierniczę. Tutaj będzie rzeczywiście trochę zabawy, szczególnie jeśli będziesz dużo magów. Bo ci panowie od strzelania raczej nam dużych obrażeń nie zadadzą, chociaż oczywiście jak się ich trochę uspiera, to ono będzie ciężej. Dobra, tych trzech panów może damy radę naraz. O, proszę bardzo, widzicie? Zabrane prosto z pępka. Co? Zabrane... Co? Co on powiedział? On powiedział zabrany prosto... Co? Zabij! Jemu chyba coś zabrali prosto z pępka. Co? To w ogóle było. Dobra, widzisz, że mamy 40 minut, ja miałem po 5 minutach kończyć, tak, odcinek. A zacząłem się bawić. Dobra, moi drodzy, zaraz dobijemy tego jednego pana. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie suba, dajcie lajka, panicie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. A tymczasem ja... Nie mogę teraz tego użyć.
No, teraz mogę zapisać. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już za dwa dni w kolejnym odcinku z Arkanii Upadku Zetarii, prawdopodobnie ostatnim, jak dobrze zakładam. Tak więc co, do zobaczenia następnego i na razie.